Siema, witam was serdecznie na omówieniu patcha, na omówieniu właściwie na zapowiedzi omawiającej patch, to co my dostaniemy w patchu 3.7. I na początek dostaliśmy trailer, który tak naprawdę pokazał nam, że cały event, całe to główne wydarzenie, w ogóle cały patch będzie skupiał się wokół karcianki, czyli tego kontentu, który niestety nie każdemu pasuje. Ja sama to lubię, ale wielu z was mówi, że karcianka by ok, żeby zgarnąć primo, albo niektórzy w ogóle nawet nie dla tych primo nie tykali, a niektórzy zagrywają. Na szczęście to będzie tylko motyw przewodni, bo większość eventów, chociaż jeden event będzie karciany, ale większość eventów będzie tylko w temacie karcianki, a mimo wszystko będą polegały na jakichś tam innych grach i zabawach. To jeżeli o tym mowa, no ja osobiście się cieszę, bo lubię karciankę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest ulubiony content większości Polaków, większości graczy Genshina. Zacznijmy od tego, że w ogóle przewodziła nam, jakby motywem przewodnim, w ogóle na angielskim streamie, pojawiała się ta pani, która została zapowiedziana jako, no niekoniecznie postać, ale patrząc na to, jak wygląda, wiadomo, że jest Fontaine, wiadomo, że jest reporterką, obstawiałabym, że jest nową postacią czterogwiazdkową. Nie wiem, czy dostaniemy ją w patchu 3.8, no bo teraz dostaniemy kogo innego, o tym za chwilkę. Czy dostaniemy ją jeszcze później, a może w ogóle jej nie dostaniemy, ale mi się wydaje, że jest to postać czterogwiazdkowa, że jest to postać z Fontaine, no i możemy spodziewać się jej dość niedługo. Jest naprawdę bardzo ładna, urocza, nie wiem, czy kupiłam ją aż tak bardzo, jak kupiłam chociażby Kirara, czy inne postacie, które były do tej pory, ale wydaje mi się, że jest naprawdę ładna, no ale o tym czegoś, o niej samej dowiemy się czegoś na pewno później, na pewno dalej. I w tym evencie głównym będziemy mieli najróżniejsze minigierki, będziemy mieli różne zabawy. Powiem wam, że większość z nich to w ogóle będą odgrzewane kotlety tak naprawdę, ponieważ, okej, będzie ta karcianka, o której mówiłam, to będzie jedna z zabaw, ale druga będzie polegała na lataniu i zbieraniu rzeczy, więc to już po prostu coś takiego już było. Naprawdę sporo w ogóle zabaw będzie odgrzewanych, chociażby te zębatki również już były. No, było to ciekawe, nie wiem, czy akurat był identyczne, ale były naprawdę bardzo podobne. Były bardzo podobne zębatki, więc to jest coś, co znamy. Minigierki, chwila, moment i tak naprawdę będzie to zrobione. Kolejny event również był, ponieważ to będzie polegało na tym, że będzie walka w tych mini-eventów, ale będzie zbierać klocki, będzie dzięki temu wypuszczać fale, będzie poczuć dodatkowe ataki, czyli dokładnie po prostu coś, co już było. Druga sprawa, słuchajcie, to będzie bardzo duży update do karcianki. Karcianka dostanie mnóstwo tych kart, jak widzimy tutaj mamy karty w ogóle czterech arkonów, ale oprócz tego karty też, z tego co widzieliśmy, dostanie Xiao, chyba dostanie Xianhe, dostanie Hu Tao, będzie dużo różnych kart nowych potworów, różnych kart akcji, będą najróżniejsze karty, więc naprawdę o tym mówili, że dostaniemy naprawdę bardzo, ale to bardzo duży update karciany. Oprócz tego będzie też event PvP, prawdopodobnie nie będziemy primo gemów, będzie można zgarnąć nim prawdopodobnie tylko monetki, z tego co widzimy. To w ogóle wszystko jest po japońsku, z tego względu, że Japonia już za wcześniej, na YouTubie dostępny ten stream jest godzinę później, a ja bym chciała po prostu nagrać wam od razu, no ale jako, że wszystko omawiam, to spokojnie, wszystko wiecie, niczego nie przegapiacie. No i właśnie w tym evencie PvP będą do zgarnięcia monety, spoko, że to będzie, coś robię w tym kierunku, jednak ja bym wolała na zachętę jakieś inne nagrody, nie tylko monetki, bo monetki są tylko do wykorzystania w sklepie, za to tak nic innego nie kupicie za te monetki, ale z drugiej strony, co mówiłam wcześniej, wiem, dużo osób w tę karciankę nie gra, więc taka presja, żeby musieli grać po to, żeby zgarnąć primogemy czy inne nagrody, to wobec tych osób to mogło być naprawdę nie w porządku, więc trochę rozumiem, ubolewam, ale jednocześnie z mojej strony tutaj leci duże zrozumienie w tym kierunku. I też PvP będzie nowy motyw. To oczywiście kody, pamiętajcie o odebraniu kodów. I dostaliśmy zapowiedź nowej postaci, znaczy widzieliśmy już, że dostaliśmy Drip Marketing, ale teraz nam pokazali, czyli Kirara. Jest to postać czterogwiazdkowa, jest to postać Dendro, jest to postać Zinazumy, jest to postać przepiękna, jest to w ogóle Nekomata, czyli yokai, koci demon. Co musimy o niej wiedzieć, to to, że jest shielderem. Nie było mowy o leczeniu żadnym, chyba że coś przegapiłam. Na pewno o niej pojawi się w ogóle poradnik u mnie na kanale. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, jak ją zbudować, jak nią grać, no to na pewno pojawi się tuż po jej premierze, pojawi się rozdanie poradnik, bo ja ją mieć zamierzam, chociaż to jest czwórka, więc wiemy, różnie bywa z tymi czwórkami, ale chcę ją, więc pojawi się do niej poradnik, więc zachęcam was, żeby go zobaczyć, tutaj dużo o niej mówić nie będziemy, tylko tyle po prostu, że jest, no jest postacią Dendro, jest postacią, która robi tarczę i też może zakradać się do zwierzaków i je pożerać, no smutno, szkoda, ale tak, ale może się do nich zakradać i też zamienia się w taką paczkę i taka paczka biega, to też jest w ogóle przekomiczne. W ogóle uważam, że te postacie są jedną z lepszych postaci, designowo, wyglądowo, ciekawe jak będzie jej przydatność dla teamu.
To się okaże, jak no wyjdzie już na razie o niej. Na razie tego o niej po prostu jeszcze nie wiemy. Oprócz tego dostaniemy nowe historie, bo Kawek dostaje swój hangout, czyli kolejny hangout w postaci Sumeru, tym razem naszej księżniczki architekckiej, księżniczki Kaweha. On dostanie swój hangout, ale oprócz tego Yoimiya dostanie drugiego story questa. Nie wiem, czemu taki wybór, nie wiem, czemu akurat padło na to. Ona będzie miała w ogóle przygody w Sumeru, w tym swoim drugim story questie. Spokojuje mi, ja uważam, że jest ciekawą postacią, że fajnie, że ona jest tak podduszona, bo na nią kiedyś hejt się wyla, więc to, że ona dostaje questa, drugiego questa, to mi się bardzo podoba. Jednak no ciekawe akurat, dlaczego ona. Dlaczego, jakby wiecie, na przykład, nie wiem, niektórzy Arkoni, typu Venti, nie mają swojego drugiego jeszcze story questa. No, a ona dostaje, więc... Jest na co czekać pod względem fabularnym, to akurat myślę, że eventowo może być trochę wolniej, ale akurat pod względem questów jest okej. Okay. No i to, na co wszyscy czekają, czyli banery. W tym patchu z banerów dostaniemy rerany, tylko i wyłącznie 5 gwiazdka będą rerany. Będzie to Yoimiya i Emiko w pierwszej połowie, obok nich będzie Kirara, więc jeżeli ktoś będzie chciał zgarnąć 4-gwiazdkową Kirarę, to będzie musiał wishować na banerze tych dwóch pani. Jednak pamiętajcie o tym, słuchajcie. Po 4 zawsze jest ryzyko, jak wishujecie. Jeżeli nie chcecie żadnej z nich dostać, albo macie gwaranta i nawet powiecie sobie, hej, dobra, rzucam na low pity, nawet na low pity może wam przyjść, pamiętajcie o tym. Ja akurat lecę, będę prawdopodobnie wishowała na zmianę, bo na żadnej mi nie zależy na C1. Jedną i drugą już mam, więc ewentualnie, żeby przegrać po prostu moją gwaranta. Więc pewnie będę rzucała po prostu na zmianę raz tu, aż dostanę Kirarę, ponieważ uważam, że jest przepiękna, uważam, że jest świetna i bardzo ją chcę. I to jest pierwsza połowa patcha. Natomiast w drugiej połowie patcha dostaniemy znowu rerany, tak jak mówiłam, to jest patch reranów. I w drugiej połowie patcha dostajemy Kazuchę na banerze i obok niego Alhaid Ham ze swoim pierwszym reranem. Dość szybko jest to reran, bo on był nawet po Wondererze, a Wonderer jeszcze nie miał swojego rerana, więc jeżeli ktoś myślał, że odłoży troszkę więcej na niego albo będzie mógł czekać, pamiętajcie, że Fontaine gdzieś tam za rogiem jest, to niestety, ale macie. Tych dwóch panów macie naraz i pamiętajcie, jeżeli chodzi o broni, to prawdopodobnie w pierwszej połowie będzie to łuk Yoimiya i broń Yoimiko, a w drugiej będzie to miecz Kazuchy i miecz Alhaid Hama. Bo tak najczęściej to jest. Chyba się nie zdarzyło, żeby było inaczej. Jeżeli chodzi o eventy poboczne, to będziemy mieli jeszcze Divine Ingenuity, czyli tak naprawdę to będzie po prostu budowanie, to będzie domenka i to będzie budowanie swojej domenki ten event, czyli coś takiego, co już było. Niektórzy to lubili, niektórzy budowali i wysyłali, może zrobimy sobie jakiś taki event, że będziecie po prostu budować i wysłać mi swoje UD, ja będę próbowała przejść wasze domenki na streamie. Różnie wychodziło z tym, niektóre były łatwiejsze, niektóre były trudniejsze, ale tak, ale to będzie, co będzie rerun, czyli event tak naprawdę reranowy. Drugi event reranowy, bo też już takie coś było, to będzie bitwa z bossami. I dla tych, którzy lubią wyzwania, to akurat jest bardzo dobry event, ponieważ tam możecie sobie ustawiać trudność przeciwników, za to zgarniamy różne nagrody, więc tam naprawdę można sobie stawiać różne wyzwania. Oczywiście, żeby zgarnąć te wszystkie najważniejsze nagrody, czyli prymogemy, to nie będziecie musieli tak bardzo się wysilać, ale w większości przypadków, jeżeli chcecie sobie postawić jakiś cel, zgarnąć kolejne nagrody, to tak, to może być trudne. No i kolejny event, który również jest eventem reranowym i to jest ten event, w którym, to bo on był przed wyjściem na hidy, że taki sneak peek na hidy, że się zatrzymujecie, możecie zeskanować wrogów i wtedy tam zadajecie im obrażenia dodatkowe, więc ten event również był, akurat ten event mi się bardzo podobał, chyba najbardziej z tych, które mają teraz rerany te eventy, więc na ten się najbardziej cieszę, on pewnie będzie na końcu, co to powiedziałem, na końcu, pewnie będzie na końcu, ale to tak, to jest event również waleczny, czyli dla tych, którzy chcą trochę walki, to jak najbardziej jest to dobra wiadomość. I na sam koniec dostaliśmy sneak peek, wreszcie dostaliśmy sneak peek Fontaine, zobaczyliśmy wodę i zobaczyliśmy, że Ether Traveler nurkuje, jest w wodzie, więc myślę, że może to oznaczać, że jak wyjdzie Fontaine, to dojdzie nam nowa mechanika nurkowania, bo pływanie w Genshinie jest, tak, to zostało założone na streamie, że pływanie w Genshinie jest, ale no, nie mamy nurkowania, więc obstawiam, patrzę na to, co tam pokazali, bo to dosłownie było tylko kilkanaście sekund materiału, że prawdopodobnie to jest Fontaine, prawdopodobnie będzie mechanika nurkowania, to był największy szok, bo nie dość, że Fontaine, to jeszcze jakieś nurkowanie, no ale to jest, wiecie, to równie dobrze może być tylko nagranie, równie dobrze może żadnego nurkowania nie być, tylko nas przy tym po prostu chcą zatrzymać, ale tak, no... Przyznam wam szczerze, mam mieszane uczucia odnośnie tego patcha. Cieszę się, że pokazałem coś Fontaine. Cieszę się, że będzie Kirara. Natomiast jeżeli chodzi o eventy... Obawiam się. Troszkę się obawiam. Tego, co dostaniemy, ponieważ to wszystkie są rerany i niektóre są
takie dość statyczne rany i nie zawsze mi się podobały te rany tych eventów. No ale jestem w dobrej myśli, jestem pozytywnie nastawiona. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, na co wy najbardziej czekacie, czy rolujecie na jakimś banerze, czy na przykład też tak samo jak ja, rolujecie po Kirarę, najbardziej ją chcecie, a może w ogóle dla was to jest totalny skip, czekacie na Trzosiem, albo może w ogóle czekacie już na Fontaine, nie chcecie nikogo, żadnych reranów, nikogo, po prostu chcecie swoje postaci z Fontaine. Tak jak mówiłam, koniecznie mi o tym napiszcie, wpadajcie na streama, gdzie na bieżąco omawiamy najważniejsze wydarzenia również i co się dzieje w ogóle w Genshinie i oglądam chociażby też live streamy na bieżąco na Twitchu. Wpadajcie, sprawdźcie pozostałe social media i widzimy się w kolejnym. Pa!